Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byczki w miesiącu maju. To właśnie dla Was teraz czytanie z kart Tarota i kart anielskich na miesiąc maj. Miesiąc maj miesiącem bardzo niewygodnym, kiedy to trzy planety aż cofają się i przede wszystkim Wasza opiekunka Wenus cofa się 13 maja. Co to oznacza dla Was? Bardzo trudny czas może nastąpić, drogie byczki, w relacjach. I ten czas będzie trwał aż do 25 czerwca. Wtedy to Wasza opiekunka Wenus wchodzi w bieg wsteczny przede wszystkim. Więc byczki, ale również wagi, którymi się opiekuje Wenus, mogą mieć trudny czas w uczuciach. Kochani, przede wszystkim w tym czasie, też 13 maja, uważajmy na oszustów zwłaszcza matrymonialnych, uważajmy w internecie, uważajmy na to, co inni do nas mówią, bierzmy poprawkę na to, co nam mężczyźni, kobiety obiecują w relacjach. Także do 25 czerwca, kochani, przypominam, Wasza opiekunka Wenus jest w retrogradacji, cofa się w biegu stecznym. To bardzo trudny czas na relacje. Ale zobaczymy, co powiedzą karty na wszystkie sfery życia dla Was. Drogie byczki, Wy w tym miesiącu. Oczywiście jeszcze Saturn cofa się w wodniku 11 maja. To nauczyciel karmy, więc mogą powracać dawne sprawy z przeszłości, również z przeszłych żyć, które powinniście w tym czasie po prostu od siebie raz na zawsze odciąć. Przyjąć lekcję i odciąć się od karmy, od karmicznych sytuacji i karmicznych ludzi przede wszystkim. Ale też Jowisz, 14 maja, planeta szczęścia, cofa się, dlatego wtedy też uważajmy szczególnie na interesy. Nie rozpoczynajmy nowych tematów, jeżeli mamy jakieś pomysły, to wróćmy do dawnych metod działania bądź do dawnych projektów, które możemy wykorzystać w tym czasie. Dobrze, drogie byczki, Wy w miesiącu maju. Byk w miesiącu maju. Przede wszystkim, drogie byczki, karta zwycięstwa, karta rydwan przede wszystkim, ale też karta transportu. Wielu z Was, byczki, może zajmować się zwyczajnie, prozaicznie sprawami samochodu, sprawami prawa jazdy, też może jakimiś krótkimi podróżami. Natomiast generalnie karta rydwan, przesunięcie spraw do przodu i ostateczne zwycięstwo. Też niektórzy z Was w relacjach mogą tutaj stwierdzić, że nie ma wspólnej drogi z partnerem, z partnerką, że jeden chce białe, drugie chce czarne i nie ma wspólnej drogi. Także takie tło czytania dla Was, byczek. Sprawy dzieci również będą dosyć istotne w miesiącu maju. Być może Wasze dzieci będą chciały Was odwiedzić, przyjechać do Was w tym czasie. Natomiast też, drogie byczki, pojawia mi się tutaj naiwność. Nie być naiwnym przede wszystkim. Naiwność dziecka koło Was również. Także być ostrożnym na to, co po prostu jest Wam obiecywane, czy po prostu nie być naiwnym. Jeśli chodzi o zdrowie, wskazana zmiana diety tutaj u byczków, także dieta, którą teraz, kochani, stosujecie, nie jest właściwa dla Was. Pora po prostu zmienić. Jest czegoś przede wszystkim za dużo. Dobrze, zobaczymy. Pieniądze, uczucia, rada, ostrzeżenia. Przede wszystkim też dużo działań internetowych, jakby jakieś nowe metody działania również u byczków. Dużo pracy w internecie.
Natomiast też, drogie byczki, nie być naiwnym w internecie, także jakby też trzymać nerwy na wodzy i uważać na to, jakie wiadomości otrzymujecie w tym czasie, którym wcześniej powiedziałam, kiedy planety się cofają. Także uwaga na internet, nie być naiwnym w internecie. Odnośnie zdrowia, jeżeli któreś byczki rozpoczynają teraz dietę, to jak najbardziej w połowie jesieni jesteście zupełnie nowymi osobami. Także wielki sukces tutaj przy diecie. Zwrócić uwagę delikatnie, drogie byki, na ciśnienie w organizmie oraz na wodę w organizmie. Także też uważać na przepych w jedzeniu i piciu też oczywiście. Jeżeli chodzi o mieszkanie, o sprawy mieszkania, może być podwyższenie rachunków. Mogą być też jakieś mandaty tutaj, także które, pisma urzędowe, które mogą przychodzić do domu z podwyższeniem rachunków bądź jakimiś rachunkami większymi do zapłaty. Może też odwiedzać Was tutaj jakaś energia męska. Generalnie niektórym byczkom pcha się mężczyzna do domu. Jest to osoba na wyższym stanowisku, może być to też, mogą być to też służby mundurowe, bądź też ktoś, kto prowadzi działalność. Niektóre byczki będą same prowadzić działalność w domu, dokładnie tak, bądź zakładać działalność w domu. Także bardzo dobry czas pod tym względem. No i oczywiście energia ziemska, drogie byczki, więc Wy w swojej pracy macie pazia denarów, więc zaczynacie inwestować w coś, zaczynacie inwestować w siebie. Także bardzo dobry okres na pracę i bardzo dobrze, aby byczki przekierowały swoją energię na pracę, a nie na uczucia. Dlatego, że ten czas do 25 czerwca aż będzie dosyć trudny, powtarzam trzeci raz. Także warto zainwestować w pracę tutaj, otaczać się też młodymi osobami, mieć świeże, nowe pomysły. Jeżeli zastanawiacie się, czy iść w nową pracę, zmieniać pracę, jak najbardziej zmieniać. Także karta słońca, szczęścia wielkiego przy pracy. I oczywiście 6 denarów przy pieniądzach, więc pieniążki będą, drogie byczki. Także jak zawsze prawie u Was. Także też byczki mogą wydawać pieniądze, choć niechętnie w pierwszej połowie maja, to w drugiej połowie maja na urządzanie domu, mieszkania, pokoju, wnętrza, w którym bądź pracujecie, bądź mieszkacie. Także tak, abyście się czuli bardzo dobrze. No i wbrew pozorom, pomimo tego, że cofa się Wenus, to w miłości pięknie, drogie byczki. Także idzie do Was nowa miłość. Nowa miłość bądź nowa jakość w związku. Także piękna karta odnośnie miłości. Natomiast jest to związane z jakąś podróżą. Pojawia się w Waszym życiu ktoś, kto dużo podróżuje, bądź to Wy w podróży kogoś poznacie, lub też jeżeli jesteście w związku i chcecie tchnąć tą nową jakość związku, będzie ona związana z planowaniem podróży. Także idzie nowa miłość, bądź nowa jakość w związku. Pięknie. W karcie rady, drogie byczki, macie, aby przede wszystkim zajmować się teraz sprawami prawnymi, urzędowymi. Jeżeli ktoś ma tutaj też jakieś takie dawne sprawy związane z chirurgiem, to też jak najbardziej sprawy związane właśnie z lekarzem, zaległe też jak najbardziej do załatwienia i to jest jako rada w pierwszej kolejności. Do 20 maja powinny byczki przede wszystkim uporządkować sprawy urzędowe i prawne i finansowe, bo macie wtedy fantastyczny czas na właśnie załatwianie wszelkich spraw
tego typu. W karcie Rady macie również, jeżeli macie jakieś trudne sprawy prawne, sądowe, być dyskretnym, też nie mówić wszystkiego, nie paplać o sobie. Także jeżeli chcecie też coś przeforsować, to nie tak szczerze wszystko jak na dłoni, tylko troszkę trzeba ukrywać, troszkę trzeba być dyskretnym. Tak to widzę. Natomiast ostrzeżenie macie byczki też przed cierpieniem z powodu pieniędzy. Czyli z jednej strony pieniążki idą i będziecie wydawać, ale też tutaj, ja dołożę jeszcze, co to jest za karta, uważać na fałszywych przyjaciół. Ponieważ jeżeli ktoś przyjdzie o pomoc, może tutaj po prostu Was oszukać. Czyli po prostu przyjaciel, który zawsze oddawał pieniądze, nagle może tym razem nie oddać. Także uważać na takie osoby, uważać też na inne osoby spod znaku byka, panny i koziorożca. Tutaj te osoby finansowo mogą po prostu oszukiwać. Wy sami również, drogie byczki, możecie przedobrzyć z inwestycjami. Także inwestycje jak najbardziej tak, w pracę, ale w inne tematy niekoniecznie. Także uważać. Jeżeli też tutaj chcecie studiować, myślicie o podwyższeniu kwalifikacji, ale szkole, nie kursach, to ostrzeżenie, że może to zbyt dużo kosztować. Dobrze, i zapytamy się o radę w miłości dla singli i dla par. Rada w uczuciach dla byka, dla singli. Warto na to poczekać. Przede wszystkim karty anielskie mówią Tobie, że boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe. Także poczekaj, nie spiesz się. I tak, kiedy Wenus się cofa, to nie jest dobry czas na rozpoczynanie związków, bo możesz tego gorzko żałować, ponieważ możesz trafić na oszustkę, oszusta. Także uważać, a osoby w związkach? Przede wszystkim zastanów się, czy jest to miłość, czy jest to chemia, czy przyciąganie silne, magnetyczne, chemiczne. Także u tych osób, gdzie skończyła się chemia, warto popracować nad tą chemią, bądź po prostu zmienić obiekt westchnień, jeżeli ta chemia nie jest już do odratowania. Natomiast karty sugerują, że jest. Dobrze, i rada ogólna na miesiąc maj dla byków. Byczki. Poddaj się losowi, drogi byku. Bierz po prostu kąski od losu. Bierz po prostu to, co los Tobie daje. Masz koło fortuny, więc jest jakaś zmiana losowa. Poddaj się tym zmianom. Byczki nie lubią zmian, to wiemy oczywiście, ale wiadomo, Uran wciąż w Waszym znaku do 2025 roku i te byczki, które nie otworzą się na zmiany, to będą się kotłowały jak po prostu w wirówce i będą musiały po prostu prędzej czy później iść z prądem z tymi zmianami. Także otworzyć się na zmiany. Też, drogie byczki, w miesiącu maju macie bardzo dobry czas na gry liczbowe, na loterie, na konkursy na przykład też. Także jak najbardziej próbować i grać, drogie byczki. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście wszystkim byczkom majowym wszystkiego cudownego z okazji urodzin. Oczywiście pamiętajcie, że 52 dni przed Waszymi urodzinami to jest trudny dosyć czas. Natomiast starać się nie podejmować ważnych decyzji przed właśnie urodzinami, ponieważ po urodzinach może się okazać, że te decyzje są po prostu podjęte niewłaściwie i możecie żałować. Także, drogie byczki, wszystkiego cudownego dla Was. Uważajcie na swoją Wenus. Pamiętajcie, że z samotności robimy często głupoty. Także miejcie głowę na karku, inwestujcie w pracę oczywiście i w siebie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w czerwcu. Wróżka Anna.